Kochani, chciałbym się z wami podzielić takimi moimi przemyśleniami. Może ktoś będzie chciał poddać mi swoje przemyślenia. Bo mnie tak zastanawia, jest tylu mądrych ludzi na świecie, tylu mądrych ludzi, którzy są w rządzie, którzy nami kierują, tylu ludzi mądrych, którzy podejmują decyzje. I czy nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby tym, którzy mają tego koronawirusa, dać parę groszy, dać im trochę pieniędzy. Takiemu, powiedzmy ja, gdybym ja miał koronawirusa i gdybym tak dostał w prezencie od państwa, powiedzmy, 10 tysięcy złotych za to, żebym chodził z lampką na czole. Uwaga, jestem zawirusowany. Przez 2 tygodnie mam chodzić z lampką na czole. Uwaga, nie podchodzić do mnie, jestem zawirusowany. Ja bym, kochani, przez 2 tygodnie, 3 tygodnie łaził z tą lampką, żeby te 10 tysięcy dostać. Ja wam powiem, że ja bym się cieszył nawet, jakbym miał 10 tysięcy dostać. Kochani, czy zdajecie sobie sprawę, do czego by to doprowadziło? Doprowadziłoby do tego, że ludzi chorych, podejrzanych o koronawirusa byłoby 2 razy więcej. Czyli zamiast 3 tysięcy byłoby w Polsce 6 tysięcy ludzi. Gdyby tak każdy dostał po 10 tysięcy złotych, kochani, to nasza gospodarka narodowa by rozkwitła. Czemu? Bo na 1000 mieszkańców, na 1 000 000, na 1000 mieszkańców jest jeden chory na wirusa. W tej chwili, dzisiaj, w dniu, mówię to w dniu Niedzieli Palmowej, gdyby tak każdemu zapłacić 10 zł, kochany, gdybyś ty miał ze swojej kieszeni wyjąć 10 zł i zapłacić temu, kto ma wirusa, razem z niskim ukłonem i pochwałą, że jesteś bohaterem narodowym, to 1000 osób dałoby poddychu i on by dostał 10 tysięcy i on by się natychmiast schował do mieszkania z czerwoną lampką, żeby mu nikt tych 10 tysięcy nie zabrał. A gospodarka narodowa by kwitła dalej. Bardzo by kwitła, kochani, bardzo by kwitła. Gdyż koszt, jaki jest wyłapania jednego chorego na wirusa, który nie chce się przyznać, jest ogromnie wysoki. Jak wysoki? Kto policzy, to niech mi powie. Kochani, okazuje się, że jakby każdemu choremu na wirusa dać po 100 tysięcy złotych, to gospodarka narodowa by też kwitła i to bardzo. Czy nikt na to nie wpadł? Naprawdę? Kochani, pozdrawiam wam serdecznie. Pomyślcie trochę, pomyślcie.